Cześć kochani, tu Kendymona. Dziś zapraszam Was na Open Box PR-owy, czyli pokażę Wam paczki, które otrzymałam w ramach po prostu prezentu do pokazania Wam. Będą tutaj między innymi oczywiście paczki z AliExpress, bo jak wiecie, bez tego nie mogłoby być chyba filmu. Dodatkowo będą też produkty ze sklepu Zaful, Shein oraz Happiness Boutique. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Was do oglądania. Zacznę od produktów z Zaful, bo myślę, że tutaj troszkę fajnych rzeczy sobie wybrałam. I pierwsze jest to coś takiego, zapakowane jeszcze w worek. Jak widzicie, mamy tu torebkę w kształcie ananasa. Jeżeli chodzi o tę torebeczkę, to ona kosztowała na stronie około $20 i składa się z dwóch części. Już Wam pokażę. Tu mamy taki jakby koszyczek i taką a la kosmetyczkę, którą właśnie wkłada się tu do środka. I stwarza nam się taka torebeczka. Jeżeli chodzi o środek, to jest taki zwyczajny, po prostu zwykła jedna przegródka. Nie ma żadnych dodatkowych zapinanych kieszonek, więc po prostu, żeby sobie wrzucić jakiś tam telefon, ewentualnie portfel i iść na miasto. Minus tej torebki jest moim zdaniem jeden tylko i jest nim ten łańcuszek, ponieważ to jest taki typ łańcuszka, który będzie lubił wyrywać włosy. Już kiedyś miałam taką torebkę z takim łańcuszkiem, więc wiem, co to oznacza, dlatego jeżeli będę miała ją nosić, to po prostu sobie go odepnę i przepnę łańcuszek z innej torebki. Tutaj bez problemu to się zapina na taki zatrzask, więc sobie to wymienię i będę nosiła. Ogólnie jestem bardzo zadowolona, uważam, że jest po prostu słodka. Zdecydowałam się też na sztuczne rzęsy i tutaj, jak widzicie, wzięłam sobie taki zestaw 5 par i ten zestaw kosztował jakieś $5,5, czyli wychodzi dolar za sztukę. Otwieram. Zobaczcie, powiem Wam, że rzęsy prezentują się naprawdę dobrze. Te pary tak jakby pasują do siebie, bo czasem w chińskich rzęsach to jest tak, że rzęsy są zupełnie nie od parady i później na oczach też jakoś dziwnie wyglądają, a tutaj są naprawdę ładnie, symetrycznie wykonane, więc myślę, że całkiem spoko to się prezentuje. Jeżeli chodzi o pasek, to tutaj czuję, że on nie jest taki super mięciutki, natomiast nie jest też taki bardzo twardy, więc myślę, że po prostu troszkę więcej kleju i powinno to się dość ładnie przykleić. Jeżeli będę je nosiła w jakimś filmie, to na pewno napiszę to w opisie pod filmem. Zawsze ostatnio staram się właśnie wrzucać swój makijaż do opisu, więc zaglądajcie w opisy pod filmem, bo tam są zawsze linki do produktów, których używam w makijażu. Jako, że ostatnio mam fazę na ananasy, to wzięłam sobie również bransoletkę z ananaskiem. To jest taka bransoletka typowo metalowa. Taki, wiecie, cieniutki metalik. Kurczę, nie mogę jej włożyć, ciasna jest dosyć. Aha, jeszcze do góry nogami ją włożyłam. No ale nic, w każdym razie prezentuje się tak, zaraz Wam pokażę zbliżenie. Ona kosztowała $4,20. Myślę, że całkiem ładnie wygląda. Taki fajny ananasek, nie za duży, nie jest jakaś taka super, mega rzucająca się w oczy, ale taki miły dodatek. Zobaczcie, nie wiem czy to widać, ale przy zakładaniu się trochę porysowałam i mam czerwone ślady, ale mniejsza z tym. W każdym razie następna rzecz to są okulary. Tutaj jak widzicie wzięłam sobie takie serduszkowe. Kosztowały na stronie $4,5. Myślę, że naprawdę fajnie się prezentują. Są śmieszne, ogólnie są śmieszne. Wiecie, na pewno to nie są okulary do takiego codziennego chodzenia, ale myślę, że do jakichś fotek będą fajne. Jeżeli chodzi o jakość, to oczywiście za $4,5 ja się cudów nie spodziewam, natomiast powiem Wam, że wygląda to naprawdę całkiem fajnie. Nie ma tutaj żadnego kleju, ani żadnych wad fabrycznych, żadnych takich nierównych, wystających czy kłujących elementów, więc jestem ogólnie zadowolona z jakości tych okularków. Najtańszą rzeczą, którą wybrałam, były te właśnie kolczyki, kosztowały $1,70 i myślę, że nie ma co tutaj za dużo o nich gadać, ogólnie wyglądają całkiem ładnie, podobają mi się, jestem z nich zadowolona, uważam, że jak na taką cenę to są spoko, ale zaraz je założę jeszcze na uszy, żebyście mogli zobaczyć, jak się prezentują. Zdecydowałam się też na bluzkę i jest to ta bluzka, którą mam w tej chwili na sobie. Oczywiście zaraz pokażę ją Wam w całości na jakichś przebitkach i zestawię ze zdjęciem z aukcji, żebyście mogli zobaczyć porównanie, jak wypada. Jeżeli chodzi o nią, to ona kosztowała na stronie około $20 i moim zdaniem wygląda tak samo jak na aukcji. Zaraz sami właśnie jeszcze się przekonacie, ale ja osobiście jestem bardzo zadowolona z tego, jak ta bluzka wygląda i z tego, jak na mnie leży. Ja akurat wzięłam sobie rozmiar XL i on jest moim zdaniem dopasowany tu, gdzie trzeba, ale ze względu
względu na to, że ten materiał jest taki dosyć rozciągliwy, to myślę, że spokojnie nawet na większy rozmiar by weszła i też by to wyglądało całkiem ok, chociaż wtedy mogłoby podkreślać troszeczkę fałdki, bo to jest właśnie taki materiał dość mocno przylegający, pomimo tego, że się dość mocno rozciąga. Więc to akurat taki, tak jak mówię, plus i minus. No i ze względu na to, że ta bluzka jest taka właśnie troszkę sztuczna, no to jednak myślę, że niekoniecznie na takie mega upalne dni, no bo możemy się dość szybko w niej zapocić. Ale tak poza tym, jeżeli chodzi o sam wygląd bluzki, to jestem z tego wyglądu zadowolona. No i przechodzimy do ostatniej rzeczy ze strony Zaful i jest to, jak widzicie, zestaw 12 pędzelków. Ja sobie tutaj wybrałam właśnie kolejny zestaw do makijażu oczu, bo ostatnio mam deficyt tego typu pędzelków i właśnie poszukiwałam czegoś takiego bardzo malutkiego, precyzyjnego, co będzie mi się fajnie sprawdzało do jakichś takich detali. Jak widzicie, zestaw pędzelków przyszedł mi razem z kosmetyczką. Ona jest bardzo ładnie wykonana. Tutaj mamy taką a la sztuczną skórkę. Tu jest wytłoczona tak delikatnie nazwa firmy, ale nie jest to, wiecie, jakiś taki rzucający się w oczy napis, więc fajnie to wygląda. Same pędzelki są czarne, na rączkach mamy też nazwę firmy, no i tutaj ta metalowa część jest w takim odcieniu rose gold. Musiałam zrobić szybką przerwę i zajrzeć na stronę Zaful, zobaczyć sobie opis tych pędzli, bo ja pamiętałam, że kiedy je wybierałam, to brałam pędzle częściowo naturalne, a one są wszystkie tak miękkie, że bardziej przypominają mi syntetyki niż naturalne i pomyślałam, że może się pomyliłam, może wzięłam w końcu jakieś inne pędzle, a wydawało mi się, że wzięłam te naturalne, ale okazuje się, że nie. Na tej aukcji faktycznie jest napisane, że są to pędzle naturalne i syntetyczne, natomiast nie ma napisanego, który pędzel jest jaki, więc przypuszczam, że te wszystkie muszą być naturalne, te z takimi jaśniejszymi końcami, a te, które są typowo tutaj właśnie do brwi i ten jeden taki malutki, to są chyba syntetyki, więc jestem naprawdę mega zdziwiona, no bo te pędzle są bardzo miękkie, jak na naturalne włosie. Chyba aż tak miękkich, naturalnych pędzli jeszcze nie miałam. Tak jak mówię, one mi całkowicie przypominają syntetyki, więc jestem zdziwiona i zaskoczona. Natomiast myślę, że jeżeli to jest faktycznie włosie naturalne, no to super, no to w takim razie mega. Tutaj właśnie mamy takie pędzelki do blendowania, do rozcierania. Chociaż szczerze mówiąc, ja bym wolała chyba, żeby on był odrobinkę mniejszy, ale w sumie ten też powinien być ok. Tutaj też mamy właśnie takie typowo puszyste do rozcierania cieni. No i mamy też kilka takich malutkich, które na pewno fajnie się sprawdzą do detali, więc jestem ogólnie zadowolona z wielkości tych pędzli. Myślę, że będą się fajnie sprawdzały. Jeszcze nie miałam okazji się nimi malować, więc myślę, że na pewno dam Wam znać. Jeżeli nie będę robiła nawet osobnej recenzji, to po prostu dopiszę Wam informacje w opisie pod filmem. Zawsze pamiętajcie, żeby zaglądać do tych opisów, bo ja jeżeli robię jakieś aktualizacje, to też często dopisuję właśnie coś w opisie pod filmem na temat jakichś produktów, które już pokazywałam, żeby po prostu, wiecie, nie powielać tego w kolejnych filmach. No ale zobaczymy. Jeżeli będą mi się jakoś tak naprawdę super sprawdzały, to wtedy na pewno zrobię Wam osobny test i osobną recenzję. Dostałam też przesyłkę ze sklepu Happiness Boutique. Od razu mówię, że tutaj, jeżeli widzicie jakieś plamki na pudełeczku, to to moja wina, bo przypadkowo zalałam sobie to pudełko tonikiem, ale mniejsza z tym. W każdym razie tutaj w środku pudełka są kolczyki i są dwie pary kolczyków. Te jedne już nosiłam, tych jeszcze nie, więc pokażę Wam je od razu zaraz na uszach. Natomiast zanim to zrobię, to jeszcze powiem Wam szybciutko, że te kolczyki nosiłam już kilka razy, jak na razie nic się nie wyciera, więc jestem zadowolona z jakości, bo te kolczyki są stosunkowo drogie, jak na takie, wiecie, kolczyki, powiedzmy sobie sztuczne, bo one kosztują około 18 dolarów, chyba 18,5 dolara, te drugie były za 17,5, więc to nie jest najniższa cena za kolczyki i byłam właśnie bardzo ciekawa, jak będzie z jakością, no i na razie nic się nie wyciera, ale oczywiście to jest dopiero po kilku razach, więc jeszcze na pewno dam Wam znać w przyszłości, jak będzie, na pewno właśnie wrzucę do opisu pod filmem informacje na temat tego, jak długo się utrzymuje ten kolor na nich i jak długo nic się nie dzieje. No i teraz myślę, że przejdę do rzeczy z AliExpress, a na pierwszy ogień pójdzie ten zegarek. On kosztuje około 11 dolarów i pokażę Wam go zaraz z bliska, natomiast powiem jeszcze szybciutko, że on mi przyszedł tutaj zabezpieczony foliką, więc ja ją sobie ściągnę. I pokażę Wam zbliżenie, jak wygląda tarcza. Jak widzicie, spód tarczy jest wykonany z takiego materiału, który troszeczkę przypomina masę perłową. Moim zdaniem prezentuje się to naprawdę fajnie, robi wrażenie.
I dodatkowo poza wskazówkami, które są w odcieniu Rose Gold, mamy tutaj też takie jakby sztuczne imitacje dodatkowych zegarów. One są wykonane właśnie dokładnie z takiego samego materiału jak wskazówki, więc nie różnią się. I kiedy patrzymy z daleka, to faktycznie mamy wrażenie, jakby tutaj były jakieś takie dodatkowe zegary, dodatkowe elementy. Jeszcze nie miałam okazji go co prawda nosić, więc nie powiem Wam, jaka jest jakość paska i czy on się nie będzie jakoś tak szczególnie wycierał. Natomiast tutaj powiem Wam, że wygląda to bardzo ładnie. Uważam, że wykonanie jest naprawdę na dobrym poziomie. Tutaj wszystkie te elementy są w takim samym odcieniu, bo czasem w tych chińskich zegarkach zdarza się też tak, że na przykład ten element ma inny kolor niż tarcza, niż ta obręcz tarczy, więc tutaj wszystko wygląda jak najbardziej w porządku. Ja jestem zadowolona. Dostałam również biżuterię ze sklepu Dream Carnival. Zaczniemy sobie od bransoletki i ona jest tutaj zamykana na taki jakby zatrzask. Ładnie się tutaj nakłada, bez żadnego problemu się zapina i wygląda mniej więcej tak, taka w srebrnym odcieniu. Moim zdaniem wygląda naprawdę ładnie, natomiast to jest najdroższy z tych wszystkich trzech produktów, które Wam tutaj pokażę, ponieważ ona kosztuje około $20, więc najtańsza nie jest. No ale moim zdaniem prezentuje się ładnie. Tutaj również zobaczymy, jak będzie z jakością, z wycieraniem się. Tak jak mówię, o wszystkim będę Wam na pewno pisała i Was informowała, jak to będzie się długo utrzymywało i jak długo będzie wyglądało ładnie. Ale pierwsze wrażenie jak najbardziej pozytywne. No i do kompletu mam pierścionek, który kosztuje około $5. W tej chwili nawet jest na przecenie za jakieś $4, chyba 20 centów, więc taniej. Tutaj pokażę Wam, jak się prezentuje. Mamy pierścioneczek, to jest akurat rozmiar 7, tutaj nie było rozmiarów do wyboru na aukcji, one są tak jakby uniwersalne, więc muszą na nas pasować na któregoś paluszka, u mnie akurat pasuje na tego, więc jest ok, fajnie, nawet mi się to podoba. Jeżeli chodzi o to pudełeczko, to ono było dodatkowo na innej aukcji i też kosztowało $5, więc jeżeli ktoś chce dodatkowo takie ozdobne pudełko na pierścionek, to trzeba sobie osobno dokupić, ale oczywiście można kupić sam pierścionek, więc wtedy nie jest to taki ogromny koszt. Dodam jeszcze, że ten pierścionek jest stosunkowo tak jakby szeroki i te elementy, które tutaj są po bokach, mogą lekko kłuć tutaj nas w palce, które są obok. Takie przynajmniej ja odnoszę wrażenie. Jeszcze nie nosiłam go, żeby wiecie, żeby nosić przez cały dzień, więc ciężko mi powiedzieć, czy będzie to szczególnie uciążliwe w trakcie noszenia, ale wolałam Wam powiedzieć, że coś takiego właśnie czuję i że to może być jednak taka lekka wada tego pierścionka. Ostatnią rzeczą z tego kompletu są kolczyki. Tutaj jak widzicie dostałam je w takim ozdobnym pudełeczku. Ono było gratisowo, nie tak jak tamto. I tu mamy właśnie kolczyki. Powiem Wam szczerze, że spodziewałam się po zdjęciach na stronie, że będą troszkę większe, że może będą miały chociaż z pół centymetra więcej, że będą takie bardziej wiszące, ale te też nie są złe. Wyglądają całkiem ładnie, no i właśnie mają takie śliczne pastelowe kolorki. Te kolczyki kosztują około $8 na stronie, ale myślę, że nie ma co więcej o nich gadać, pokażę Wam, jak wyglądają. Ostatnia rzecz z Ali pochodzi ze sklepu Fall Sweet i jest to gorset wyszczuplający. Pokażę Wam, jak się prezentuje, to znaczy to nie jest do końca, powiedziałabym, gorset, tylko raczej taka bielizna wyszczuplająca. Tutaj, jak widzicie, mamy zapięcie. Możemy zapiąć w kilku tak jakby pozycjach, czyli jeżeli weźmiemy taki dość dopasowany i schudniemy, no to możemy się później jeszcze mocniej ścisnąć. Ja sobie wzięłam rozmiar XL i akurat bardzo dobrze trafiłam, bo jestem w stanie się zapiąć na ten tak jakby najszerszy właśnie rządek, więc jest ok. W ogóle jeżeli chodzi o rozmiary, które są podane w tabelce na stronie, to one są dobrze odzwierciedlone, więc jeżeli bierzecie na siebie, to dobrze się zmierzcie tutaj w pasie i na pewno wybierzecie odpowiedni rozmiar, jeżeli właśnie macie ochotę na coś takiego. Jeżeli chodzi właśnie o ten produkt, to powiem Wam, że jest całkiem fajnie wykonany, w ogóle tutaj jest bardzo dobrze wszystko uszyte, ładnie się trzyma, nie widzę tutaj żadnych wystających nitek, pokażę Wam może tak tył. Przód. Tu jak widzicie są takie troszeczkę ozdobne bardziej wstawki. Był też w drugim kolorze, w czarnym kolorze. Ja akurat wzięłam sobie beżowy, bo uznałam, że gdybym zakładała pod jakąś koszulkę jaśniejszą, no to wiadomo, że beżowego wtedy nie będzie widać.
Postaram się zaraz pokazać Wam, jakie są efekty, kiedy się to założy, natomiast powiem Wam, że ja jestem zadowolona, bo całkiem dobrze trzyma to mój brzuszek, który niestety jest dość mocno wystający i zawsze jest moim problemem. Faktycznie widzę, że kiedy zepnę się tym ala gorsetem, to jest to dość dobrze trzymane i później kiedy rozepnę, no to nagle jest taki luz, że tak powiem. Więc tak, jeżeli szukacie czegoś takiego pod sukienkę, pod ubranie, co będzie dość delikatne, bo to jest z takiej w ogóle tutaj jakby siateczki, więc będzie to raczej oddychające i nie powinno się w tym aż tak bardzo pocić, jak w niektórych tego typu produktach, bo czasem są z takiego mega sztucznego materiału, który po prostu zaczyna nam się lepić po jakimś czasie. Kiedyś miałam coś takiego i to było naprawdę niefajne, a tutaj właśnie mamy z takiego bardziej oddychającego materiału, więc myślę, że będzie okej. Jeżeli chodzi o jakość, to jestem zadowolona. No i na koniec zostały mi dwie rzeczy ze sklepu Shein. Tutaj mam taką bluzeczkę w kokardki i tutaj taką w paski. Oczywiście, żeby nie szeleściło, szybciutko wyciągnę i pokażę Wam, jak wyglądają. Zacznę od tej w kokardki i to, jak widzicie, jest taki styl troszeczkę koszulowy. Mamy tutaj kołnierzyk, jest zapinana na guziczki. Z boku na rękawkach mamy też coś takiego jak w koszulach, takie jakby podwinięte brzegi, więc wygląda to całkiem fajnie. Jeżeli chodzi o materiał, to jest przyjemny w dotyku, taki stosunkowo miły, miękki. I tutaj powiem Wam, co jest na metce napisane. Mamy 65% bawełny i 35% poliestru, więc faktycznie nie jest to jakiś taki bardzo sztuczny materiał. I myślę, że będzie się fajnie go nosiło nawet w jakieś takie cieplejsze dni. Jeżeli chodzi o rozmiar, to wybrałam sobie M-kę, już nauczona wcześniejszymi doświadczeniami, żeby nie brać za dużych rozmiarów. I ta M-ka jest taka moim zdaniem w sam raz, chociaż to jest troszeczkę jednak mimo wszystko oversize i tutaj w brzuchu nie jest właśnie ta bluzka taka mocno opinająca, tylko mimo wszystko wygląda tak dość luźno. Tu jeszcze mamy takie jakby elementy, które możemy sobie związać i wiecie, stworzyć taki bardziej plażowy look. No taka myślę, że fajna koszuleczka. Oczywiście wiadomo, to jest taki bardziej mój styl, te kokardki, nie każdemu się to spodoba, ale ja ogólnie jestem z niej zadowolona. Dodam jeszcze, że jakościowo też jest w porządku. Tutaj oczywiście jakieś takie pojedyncze nitki widać, no ale wiadomo, to jest bluzka ogólnie chińska i jest stosunkowo tania, bo ona kosztuje około $12, więc to naprawdę nie jest jakaś wielka cena, a myślę, że sam styl koszulki jest naprawdę fajny i myślę, że jak sobie poobcinam te wszystkie wystające nitki, to będzie jak najbardziej w porządku. Druga koszulka dla odmiany jest w takim troszeczkę innym stylu. Początkowo się zastanawiałam właśnie, czy wziąć sobie coś takiego bardziej słodkiego, jak to ja lubię, czy właśnie taką bardziej klasyczną koszulkę, ale jednak postawiłam na to i tutaj zobaczcie, mamy coś takiego wiązanego pod szyją, rękawki są z takimi delikatnymi falbankami. Moim zdaniem naprawdę fajnie się to prezentuje, natomiast jeżeli chodzi o materiał, to on jest już o wiele bardziej sztuczny. No bo tutaj mamy po prostu 100% poliester, więc zdecydowanie czuć to nawet w samym dotyku właśnie, że to jest już zupełnie inny materiał niż w przypadku tej koszuli, ale też oczywiście ta się dzięki temu nie mnie tak jak ta. Więc to wszystko zależy, co lubicie, czy wolicie częściej prasować, czy mniej się pocić. O, tak bym powiedziała. Ja powiem Wam, że ogólnie wolę koszulki, które się tak mocno nie mną, natomiast nie wiem jeszcze jak będzie w tej, jeżeli chodzi o chodzenie, bo ona jest taka troszeczkę w ogóle szorstka. I nie jestem pewna, czy nie będzie przypadkiem gdzieś po dłuższym czasie podrażniała, więc na pewno dam Wam znać po prostu za jakiś czas. No i to już były wszystkie produkty, które miałam przygotowane na dziś. Dajcie znać, co Was szczególnie zaciekawiło i jakich produktów recenzje najchętniej oglądacie. Zdradzę Wam jeszcze, że będę miała dla Was drugi PR-owy open box, bo tutaj na podłodze leży mi taka dosyć duża sterta, myślę, że nawet sporo większa od tego, co Wam dziś pokazywałam, więc na pewno postaram się niebawem ten filmik przygotować. Myślę, że maksymalnie 2 tygodnie i będzie. Więc czekajcie, oglądajcie, a na dziś to już wszystko, więc do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!